Moja propozycja jest, abyśmy używali czosnek marynowany na różne sposoby. I na przykład mamy czosnek, ja sobie tutaj je wybiorę, zwykły czosnek marynowany. Bez żadnych dodatków, tutaj zależy nam tylko i wyłącznie na czosnku. On może być jako dodatek do marynaty, on może być jako dodatek do zimnych potraw, możemy go sobie jeść. Więc zrobimy sobie takie małe szkolenie teraz. Czosnek marynowany do mięsiwa, do ciężkiego mięsa wybrałbym czosnek w oliwie z ziołami. To jest, po pierwsze, możemy wykorzystać oliwę jako element dekoracyjny, z tego względu, że jeśli na przykład zamarynujemy sobie w tej oliwie kurczaka, on zrobi się taki fajny, czerwony kolor. Poza smakiem będziemy mieć kolor. Jeśli dodamy do wieprzowego karczku, czy też wieprzowej polędwicy, będziemy mieć czosnek. Czosnek możemy wsadzić w polędwicę, a oliwę z czosnkiem wykorzystać już jako element naszej marynaty. Jeśli ktoś jest w klimatach kuchni śródziemnomorskiej i lubi oliwki, to na pewno jest to czosnek marynowany z oliwkami. Tutaj świetnie będzie pasował do włoskiego antipasti, czy też hiszpańskich tapas. To na pewno ten czosnek z oliwkami. Dla tych, którzy chcą się przenieść w krainę pikantnych dań, Meksyk, kuchni amerykańska, Tex-Mex, czyli takie połączenie kuchni amerykańskiej z meksykańską, to na pewno czosnek marynowany z chili. To jest czosnek, który dzisiaj wykorzystam do sosu z bobem, z tego względu, że jest w nim, w tym sosie jest cebula, czosnek, bób, bekon, śmietana, białe wino i potrzebuję, żeby to danie troszeczkę zaostrzyć, żeby było bardziej wyraziste. Na pewno będzie to czosnek z chili. I ostatni czosnek marynowany. Czosnek marynowany z ziołami to znowu w kierunek śródziemnomorski. Bardziej do tapasów, bardziej do antipasti. Myślę, że mniej do marynowania. Jeśli chodzi o marynowanie mięsa, wolę zdecydowanie ten w oliwie, z tego względu, że nie muszę drugi raz używać oliwy, ziół, zastanawiać się, jakie zioło do marynaty. Jeśli wykorzystamy, na przykład zamarynujemy pierś z kurczaka tylko i wyłącznie w tej oliwie, to mamy i smak, i kolor, i od razu czosnek.